13 października w Garbarce Letnisku odbyły się uroczyste obchody 110-lecia oświaty w gminie, otwarcia i poświęcenia gminnej hali sportowej oraz nadania sztandaru publicznej szkole podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Garbarce Letnisku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbarce, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński, który podczas nabożeństwa poświęcił sztandar szkoły. Dzisiaj przeżywamy szczególną uroczystość i cieszę się, że to ksiądz biskup, duszpasterz nauczycieli, krajowy duszpasterz nauczycieli jest obecny wśród nas. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i za obecność. Gimnazjum nosiło nazwę Królowej Jadwigi. Dziękujemy radnym, że ten wspaniały tytuł przenieśli na szkołę naszą podstawową. 110 lat edukacji zorganizowanej w Garbarce to ładny czas. Wiele tu historii wpisanych, pięknych osób i ważnych momentów. I wspólnota, która chce, żeby następne pokolenie było mądre. Szkoła jest zbudowana na szacunku do każdego człowieka. Właśnie do tego małego, który wchodzi w życie, jeszcze niewiele rozumie, ale trzeba dobrać metodę, trzeba go uczyć, trzeba powiedzieć mu parę rzeczy, trzeba go wyposażyć na życie. To, co najistotniejsze, to mieszka w sercu człowieka. Trochę szkoda, że dzisiaj mało dzieci z nami się modli, bo przecież musimy im pokazywać duchowy świat. On jest ważnym światem. Bez tego nie ma człowieka. Tym się różnimy od zwierząt, od rzeczy, duchowym światem. Szkoła zbudowana jest na autorytecie. Autorytet. Jest ktoś, kto jest, ma trochę więcej wiedzy, mądrości, doświadczenia życia i służy i ma autorytet. Niech święta Królowa Jadwiga, która kochała prawdę, stawała przed krzyżem Chrystusa i szanowała godność każdego. Niech wstawia się za wami i za nami. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci w szkole. Pobłogosław także ten sztandar należący do wspólnoty publicznej szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i miłości. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku nowej hali sportowej. Wójt gminy Garbarka Letnisko, Teresa Fryszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Garbarce Letnisku, Agnieszka Babańca, rozpoczęli oficjalne obchody, witając zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. starosta kozienicki Krzysztof Wolski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Dawid Ruszczyk, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, zastępca dyrektora delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Wojciech Nelberski, radni Rady Powiatu Kozienickiego Lidia Ligorowska, Waldemar Banaś, Marcin Zmitrowicz, Waldemar Witkowski, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, wójt gminy Gniewoszów Marcin Gac, wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec, radni Rady Gminy Garbarka Letnisko, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu kozienickiego, przedstawiciele służb mundurowych z komendantem powiatowym PSP w Kozienicach młodszym brygadierem Kamilem Bieńkowskim i komendantem powiatowym Policji w Kozienicach inspektorem Sławomirem Rekiem, przedstawiciele stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących z gminą Garbarka Letnisko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Gościem honorowym spotkania był Edward Skorek, mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce, który od ponad 20 lat mieszka w Garbarce Letnisku. Jestem dumna, że na tak zacny jubileusz zarówno mnie, jak i Radzie Gminy po wielu latach oczekiwań i starań udało się wybudować obiekt,
który od wielu dekad pozostawał w sferze marzeń wielu pokoleń naszych mieszkańców, jak i włodarzy gminy. Jak na możliwości finansowe, Szanowni Państwo, naszej gminy, było to olbrzymie przedsięwzięcie. Koszt budowy tej hali to blisko 6 milionów złotych. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskanie prawie 4 milionów złotych z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. I za zaangażowanie w pozyskanie tych środków chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Kosztowniakowi i naszej radnej powiatowej, obecnej dzisiaj z nami, pani Lidii Gorowskiej. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami w tak ważnym dla nas dniu. To dzięki waszej obecności uroczystości tej nadamy odpowiednią rangę i na zawsze dobrze zapisze się w historii gminy Garbatka Letnisko. Marzyliśmy o tym budynku przez wiele lat. Myślę, że wiele osób marzyło. Nauczycieli, dyrektorów, radnych, mieszkańców. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy w tym pięknym obiekcie być. Ta szkoła to dla wielu tu zebranych osób miejsce, w którym wraca wiele wspomnień, przeżyć i wzruszeń. Tu uczyły się i uczyć będą pokolenia mieszkańców Garbatki i okolic. Dlatego jest mi szczególnie miło, że dzięki wsparciu pani wójt Teresy Fryszkiewicz i Rady Gminy Garbatka Letnisko możemy zapewnić młodym ludziom coraz większe i coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju. Dziękuję w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Po symbolicznym przecięciu wstęgi inaugurującej funkcjonowanie obiektu biskup Piotr Turzyński i ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce Letnisku, poświęcili gminną halę sportową. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym będą tu przychodzić, w tej hali zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Kolejne punkty uroczystego spotkania przeplatane były występami uczniów garbackiej szkoły, którzy w pięknych strojach z epoki królowej Jadwigi zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Nie zabrakło również popisów sportowych. Przedstawiciele samorządu szkolnego pokrótce przybliżyli historię szkoły oraz sylwetkę jej patronki świętej Jadwigi. Pierwsza szkoła na terenie naszej miejscowości powstała w październiku 1907 roku z inicjatywy Joanny Adamczewskiej. Jednak działalność tej placówki została wkrótce zakończona z powodu braku akceptacji władz rosyjskich. W roku 1910 dzięki staraniom Zofii Sztobryn powstała czterooddziałowa szkoła prywatna, która się rozwijała do lipca 1915 roku. Działania z okresu I wojny światowej spowodowały całkowite zniszczenie dokumentacji szkolnej, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zmusiły Zofię Sztobryn wraz z siostrami do opuszczenia Garbatki i wyjazdu do Rosji. Dopiero w 1917 roku reaktywowano pracę jednoklasowej szkoły pod kierownictwem Stefanii Czarneckiej i Janiny Finkowskiej.
Po zakończeniu wojny 20 czerwca 1920 roku powróciły do Garbatki Zofia i Helena Sztobrynówny, które rozpoczęły organizację pracy szkoły od podstaw, ale już w wolnej Polsce. W starannie przygotowanej inscenizacji przedstawiona została także scena koronacji królowej. Chcesz wiarę świętą od przodków Kościoła katolickiego podaną zachować? Chcę. Chcesz Kościoła świętego i kościelnych sług opiekunem i obrońcą być? Chcę. Chcesz królestwo od Pana Boga Tobie polecone, wedle sprawiedliwości trzymać, rządzić i bronić? Chcę. Chcecie tej oto królowej, przez Boga wam danej, poddać się i w wierności posłuszeństwie trwać? Wyjątkowym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, którego na ręce dyrektor placówki dokonali przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły. Dyrektor zaś przekazała go przedstawicielom uczniów publicznej szkoły podstawowej w Garbatce Letnisku. Przyjmując ten sztandar, wyrażam ogromne podziękowanie za tak wielki dar. Pragnę zapewnić, że jest on dla nas symbolem systemu wartości, który jest i będzie podstawą pracy naszej szkoły. Drodzy uczniowie, przekazuję wam ten sztandar jako symbol naszej szkoły. Strzeżcie jego honoru. My, uczniowie publicznej szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisko, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie na nowy sztandar. My, uczniowie publicznej szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisko, będziemy służyć ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Ślubujemy. Ślubujemy. Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców. Ślubujemy. Ślubujemy. Solidnie wypełniać obowiązki ucznia. Ślubujemy. Ślubujemy. Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami. Ślubujemy. Ślubujemy. W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w pamiątkową tablicę. Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło słów uznania, gratulacji i życzeń. Wszyscy przemawiający zgodnie podkreślali wielofunkcyjność takich obiektów jak nowa gminna hala sportowa w Garbatce Letnisku, która stanie się niewątpliwie miejscem nie tylko sportowych aktywności, ale także lokalnych spotkań i uroczystości. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski, gdzie jestem odpowiedzialny za duszpasterstwo nauczycieli, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za codzienny trud, za troskę o następne pokolenie, za miłość do uczniów, za profesjonalizm, za oddanie. Bardzo dziękuję. Od was zależy jutro Polski. Przed państwem wiele nowych zadań, obowiązków i wyzwań. Z kolei dla dzieci i młodzieży to szczególny okres, który na lata zapada w pamięci. Szkoła to przecież nie tylko nauka, ale również przyjaźnie zawierane na całe życie. Dzisiejszy dzień to najlepsza okazja, aby podziękować Państwu za codzienny trud wkładany w dzieło budowy nowoczesnego i odpowiadającego najwyższym standardom szkolnictwa. Raduj się, Matko Polsko, raduj się też Garbatko, raduj się Garbatko, bo to wielki dzień dla społeczności Garbatki, dla rodziców, nauczycieli, dzieci, bo takie wydarzenie
to jest wydarzenie na miarę kilku dekad. To jest sala gimnastyczna, hala sportowa na miarę XXI wieku. Gratuluję. Ja ze świętą Jadwigą Adygaweńską jestem w sposób szczególny związany, albowiem równo 600 lat po narodzinach królowej, przyszłej królowej Jadwigi, gdzieś w Radomiu przyszedł na świat również mały Wojtuś. Moją pierwszą pracą była praca w szkole imienia świętej Jadwigi. Po 20 latach znowu jest mi dane być w szkole imienia świętej Jadwigi i być również po raz drugi, ponieważ w miejscu mojej pierwszej pracy również byłem uczestnikiem nadania sztandaru szkole. Jakże ważnego elementu w życiu każdej placówki oświatowej. Tym bardziej jest mi niezwykle miło, niezwykle jestem wzruszony i niezwykle poruszony obecnością w tym miejscu. Mamy 110 lat oświaty w Garbatce, a przecież nie tak dawno, 10 lat temu, obchodziliśmy stulecie razem i marzyliśmy o tym, żeby coś fajnego w tej Garbatce powstało. I dzisiaj chyba wszyscy cieszymy się z tego, że powstała piękna hala, z której nie tylko młodzież i dzieci będą mogły korzystać, ale myślę, że będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców, ale również dla gości, bo jest co pokazać i jest się czym pochwalić. Przede wszystkim to obiekt sportowy, ale to także miejsce imprez, uroczystości, wystaw, spotkań. To jest miejsce, gdzie buduje się więzi i kontakty społeczne, międzyludzkie. I tego wam życzę, żeby ten obiekt był czymś więcej niż tylko obiektem sportowym. Obiektem, gdzie te więzi międzyludzkie się buduje. Gdzie kształtujecie właściwe postawy młodzieży. Gdzie wzmacniacie ich poczucie własnej wartości i posiadane umiejętności. Gdzie buduje się szacunek do samego siebie, ale też do drugiego człowieka właśnie w atmosferze sportowej rywalizacji. Nie jeden dyrektor powiedziałby, że taką imprezę jak dzisiaj zrobiliście, można by z tego zrobić trzy. Bo przerabiałem to w swoim doświadczeniu i wiem, że można by było zrobić przekazanie sztandaru, już jedna impreza. Moglibyśmy zrobić przekazanie w tym momencie również sali gimnastycznej. Też w ten sposób cieszyliśmy się z takich uroczystości, jak również ta wspaniała dzisiaj uroczystość 110-lecia. Mnie było dane swego czasu świętować 80-lecie Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Ostatnie lata natomiast byłem dyrektorem szkoły, która się nazywała Publiczne Gimnazjum. I pamiętam, jak zawsze spoglądałem, kiedy pojawiały się wyniki egzaminów gimnazjalnych, czy będę ten kroczek przed szkołą w Garbatce, czy nie, bo zawsze pamiętam, że łeb w łeb szliśmy. I to było dla mnie również wyzwanie i taka motywacja do dodatkowej pracy. Jeżeli chodzi o ten piękny obiekt, jak się wchodzi tu, to już się sama buzia cieszy, bo z racji tej, że oprócz tego, że byłem dyrektorem, jestem również nauczycielem wychowania fizycznego i wiem, co to znaczy mieć tak wspaniałe narzędzie. Niedawno była oddana sala gimnastyczna w Grabowie. Niedawno była oddana sala gimnastyczna w Stanisławicach. Państwo jesteście kolejną szkołą, która oddaje piękną salę gimnastyczną. Powiat kozienicki rozwija się pod względem sportowym. Także życzę, żebyście jak najlepiej się tu rozwijali, żeby nauczyciele wykorzystali w pełni tą piękną halę. Życzę Państwu dużo spokoju, satysfakcji z wykonywania tego odpowiedzialnego i coraz trudniejszego niestety zawodu. Miło mi słyszeć, że stanowiliśmy element motywacji do pracy pańską szkołę. Mam nadzieję, że tak dalej będzie, ale ja nieustannie powtarzam, że w Garbatce są najlepsi nauczyciele i najlepsi uczniowie. Życzę powodzenia. Jest to przepiękny obiekt, za który należy podziękować przede wszystkim finalistce, czyli pani wójt, ale wiele osób przyczyniło się do tego, że ten obiekt powstał. Poprzednie samorządy, poprzedni wójtowie, jak Państwo wiedzą, walka była nieustanna po prostu, żeby ta hala powstała. Nie było mi w moich latach mieć tak pięknego obiektu, żeby kultywować sport.
Natomiast młodzieży, która będzie korzystała z tej sali, życzę samych sukcesów na niwie sportowej, na niwie koleżeńskiej, bo nie tylko będą tu kształtować kulturę fizyczną, ale spotykać się i korzystać z tego pięknego obiegu. Wielka radość, że dożyłam tej chwili i mogę teraz mówić te słowa z wielkim wzruszeniem. Duma moja, dlatego, że z tej szkoły wyrośli i podstawy zdobywali osoby, które dzisiaj dużo znaczą dla Garbatki, dla kraju. Życzę nauczycielom z okazji jutrzejszego święta niesłabnącej energii w dalszym edukowaniu najmłodszych mieszkańców tej gminy, dalszej pasji w nauczaniu, uczniom wspaniałych sukcesów w życiu tutaj szkolnym, ale i sportowym. Miło mi być tu z wami, widzieć waszą radość i cieszyć się waszym szczęściem. No, na pewno szczęściem wefistów. Gratuluję, pani wójt, przede wszystkim pięknego pomysłu, który jest dążeniem do spełnienia potrzeb pani mieszkańców. Wszystkim nauczycielom, do których padły dzisiaj ciepłe i piękne słowa. Gratuluję pięknego obiektu, a z okazji jutrzejszego święta chciałbym dołożyć tylko jedno. Życzę wam wszystkim, przede wszystkim szacunku młodzieży i rodziców do ciężko wykonanej pracy i zawodu. Od ponad 20 lat jestem mieszkańcem Garbatki, co prawda w okresie letnim, a moja rodzina od ponad 100 lat. Także mogę powiedzieć, że jestem jednym z was. Ja przez 20 lat mam możliwość obserwacji, jak ta Garbatka się zmienia w każdym roku. Powstają nowe obiekty, a ten obiekt, który powstał obecnie, jest tego żywym przykładem i dowodem, że administracja tej Garbatki działa naprawdę wspaniale i rozwija nie tylko duchowo, ale również i fizycznie. Także młodzież, która będzie mogła spędzać wiele godzin po lekcjach, właśnie w takim okresie zimowym, szczególnie w takim obiekcie, to myślę, że jest ogromna satysfakcja nie tylko dla władz samorządowych, ale dla rodziców, którzy będą mieli możliwość przyprowadzania dzieci na zajęcia zupełne w takim obiekcie chronionym, pięknym, ogromnym. Na zakończenie wszyscy goście zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy poświęconej historii szkoły podstawowej w Garbatce Letnisku i w Bogucinie oraz wystawy prezentującej osiągnięcia sportowe uczniów.